Jacek Stępnicki, prezes Fundacji Numet. Kolejna inicjatywa Rowerem Do. W ubiegłym roku pojechaliśmy na Monte Cassino, w tym roku jedziemy do Normandii. Jedzie nas 6 kolarzy w 2 zespołach, takich 3-osobowych. Do tego mamy też zabezpieczenie logistyczne kierowców i 2 samochody, które no jakby wiozą prowiant i zabezpieczają nas od strony takiej technicznej. Natomiast co do samej idei, rowerem do Normandii dla profilaktyki, to hasło, które pokazuje nie tylko gdzie jedziemy, dokąd jedziemy, ale także po co jedziemy. Dla profilaktyki, czyli przy okazji zbieramy pieniążki poprzez darowizny, które są wpłacane na konto Fundacji Numet i te pieniądze przeznaczamy na profilaktykę. W ramach tych środków już częściowo przeprowadzone zostały badania pod kątem wykrywania raka czerniaka. Zaraz po powrocie mamy planowaną edukację w Tomaszowskiej Szkole związaną z profilaktyką zdrowotną. Także to już są takie realne korzyści płynące z tej wyprawy. No ponadto oczywiście cel wyprawy no dodatkowo nas napędza. Jak już wzorem ubiegłego roku, pamiętam, były trudne sytuacje, gdy no padało, było zimno i jechaliśmy przez Alpy. I koledzy, ponieważ byliśmy wtedy troszkę inaczej zorganizowani, jechaliśmy z przyczepą kempingową, mogliśmy się zatrzymać w każdym miejscu. No i koledzy mówią: Jacek, może dość? Ja mówię: chłopaki, no proszę, jeszcze 30 km może, podciągnijmy, tam może będzie lepiej, bo mamy zrobić plan. No i to 30 km wcześniej może nas kosztować kolejnego dnia urwanie kolejnych kilometrów i może być później problem na finiszu. No okazało się, że dotarliśmy w ogóle dzień wcześniej, także ta pogoń była może troszkę nadmierna. W tym roku jesteśmy troszkę bardziej zorganizowani, jedziemy już od punktu konkretnego do punktu konkretnego, no ale po 300 km dziennie. To też jakby determinuje sytuację, kiedy też znowuż może wiać, może lać, no a my po prostu musimy jechać, niezależnie od tego, jakie po prostu będą warunki. No ale no musi być element wyczynu, nie może tak być, że po prostu jedziemy sobie na wycieczkę i po prostu ktoś nas nosi pod baldachimem, to nie o to chodzi. W tym roku jedziemy 2198 km, tak nam wyszło z wyznaczonej trasy, oczywiście trasy wyznaczonej drogami takimi, po których najlepiej jechać rowerem, czyli mniejszy ruch, absolutnie żadne autostrady. Wyjeżdżamy dzisiaj, czyli 31 maja, dojedziemy 7 czerwca wieczorem, będziemy na Wybrzeżu Francuskim według planu, który musi zostać zrealizowany. 8 czerwca mamy pierwsze uroczystości uczczenia pamięci polskich marynarzy na francuskim wybrzeżu o godzinie 15 uroczystość. To są marynarzy z ORP Dragon, jak się okazuje, są akcenty lokalne, bo tam ustaliłem już przynajmniej 2 piotrkowian. Jeden z nich zginął, drugi no, został ranny, niedawno zmarł. Natomiast 9 czerwca weźmiemy udział w Plumeto, to jest takie miasteczko, gdzie było takie tymczasowe lotnisko. Tam lądowali Polacy oczywiście w angielskich maszynach i tam będzie odsłonięcie pomnika lotników polskich właśnie w Plumeto. Mamy oficjalne zaproszenie na te uroczystości. No, powrót do Polski planujemy 10 czerwca. Chodzi o nasz skład, no częściowo jest to skład ubiegłoroczny, nie wszyscy jednak mogli pojechać, dołączyli do nas kolejni. W ubiegłym roku na Monte Cassino jechaliśmy w 5, teraz jedziemy w 6. No miało jeszcze 2 kolegów jechać, ale no inne przyczyny sprawiły, że musieli się wycofać. No myślę jednak, że ta inicjatywa się po prostu będzie rozwijać z czasem, bo zainteresowanie jest duże, ale nie każdy sobie może pozwolić na urlop. No nie każdy też ma czas, żeby się przygotować kondycyjnie, bo to jednak jest też bardzo ważny element, żeby po prostu nie być obciążeniem dla całego zespołu, a być takim po prostu motorem napędowym. Sztafeta rowerowa, można powiedzieć, jest siostrą młodszą sztafety biegowej. To biegacze z Łodzi swego czasu pobiegli do Watykanu. Pomijam no, krótsze dystanse typu 130 km Łódź-Częstochowa. Natomiast w ubiegłym roku właśnie biegli na Monte Cassino. I przed tym Monte Cassino no, gdzieś między nami po prostu doszło do spotkania, rozmowy i propozycji, a to może jednak tutaj z udziałem pana prezesa Pawła Paczkowskiego, prezesa Numet, to może po prostu rowerem, jeżeli nie chcecie biec, to może rowerem. No i tak wymyśliliśmy, jak to technicznie zorganizować, żeby to miało rację bytu, żeby to miało sens. Zebrałem ekipę, rozesłałem informacje kolegom, o których wiedziałem, że jeżdżą, przy okazji odkryłem kilka
kilku kolegów, których znam, mam dobry kontakt, ale jakoś nie było sposobności się zgadać, że też jeżdżą rowerem, a tu nagle, o Jacek, no przecież ja też dużo jeżdżę. No i tak się potoczyło po prostu. Połamania szprych, to jest takie, takie życzenie dla rowerzystów. No tak realnie boimy się najbardziej chyba wiatru, bo jedziemy w kierunku zachodnim i może nas troszkę hamować ten wiatr, więc to jest taka obawa. Prognozy pogodowe są w miarę sprzyjające. Gór mamy mniej do przejechania niż mieliśmy na Monte Cassino, więc tu jesteśmy też trochę spokojniejsi. Jeszcze taka ciekawostka, w górach przy złej pogodzie to nie podjazd jest problemem, bo jak się podjeżdża, to się po prostu jedzie wolno i organizm siłą rzeczy się grzeje. Natomiast jazdy są najgorsze, kiedy po prostu trzeba utrzymać hamulce, trzeba po prostu zjeżdżać bezpiecznie, a jednocześnie ręce paraliżuje zimno i woda, więc no, to jest jakby ten najgorszy moment i chcielibyśmy takich momentów jak najmniej przy okazji tej wyprawy. No co do przygotowań, no, my praktycznie rowerami jeździmy cały rok. Niektórzy zimę spędzają troszkę na rowerach treningowych w siłowni. No ja jednak osobiście po prostu wsiadam na rower górski, jeżdżę też po lesie po prostu rowerem górskim, no bo siłownia jest dla mnie zbyt monotonna. Więc jakby każdy tutaj do wyboru według własnych chęci i możliwości. Natomiast no generalnie zdajemy sobie sprawę z tego, że po prostu trzeba być stale jakby w ruchu, żeby nie mieć problemu takiego, że wsiądę miesiąc przed na rower, a później prozaiczna rzecz, bolą 4 litery. No nie, takiego problemu po prostu być absolutnie nie może. Jeżeli chodzi o to, co zabieramy, no mamy już jakieś tam doświadczenia związane powiedzmy z wyżywieniem, więc jakieś podstawowe produkty. Możemy oczywiście część kupować po drodze i też będziemy kupować, ale to kupowanie to jest zawsze strata czasu, to jest konieczność zatrzymania się jakiegoś postoju. Natomiast dobrze, po prostu jeżeli mamy coś w zasięgu, w sytuacji, kiedy nas gdzieś coś zmoczy, właśnie może po prostu trzeba coś gorącego zrobić, więc jest kuchenka i elektryczna, i gazowa, i w razie czego po prostu mamy możliwość zagotowania na szybko wody, wrzucenia tam paru klusek, wymieszania z tuńczykiem z puszki, naładowania troszkę energii i jedziemy dalej po prostu. Przed rokiem hasłem sztafety biegowej było biegiem do Monte Cassino, no więc my przerobiliśmy to hasło na rowerem do Monte Cassino. No w tym roku, no ponieważ do Normandii, więc zostało już rowerem do, ja to traktuję jako taki stały trzon tejże wyprawy, natomiast no dodaliśmy jeszcze dla profilaktyki, bo tak w ubiegłym roku, jak i w tym roku po prostu zbieramy pieniążki na profilaktykę, więc pełna nazwa jest rowerem do dla profilaktyki i wkładamy tylko po prostu nazwę tego miejsca, w które jedziemy. W ubiegłym roku Monte Cassino, w tym roku Normandia, a w przyszłym jeszcze nie wiem co. Normandia, bo 75. rocznica lądowania w Normandii, bo okazuje się, że coraz więcej odkrywamy polskich akcentów, bo jakoś tak, jeśli chodzi o te wydarzenia, powiedzmy, na zachodzie, to najbardziej znane i o tym się najgłośniej mówi, no to jest udział Polaków, polskich pilotów bohaterskich w bitwie o Anglię, a okazuje się, że mnóstwo Polaków brało udział także w operacji lądowania w Normandii. Ten akcent gdzieś tak został przykryty i my też czujemy taką trochę misję, że chcemy to odkryć, chcemy pokazywać, jak już się okazuje, no nie tylko, że to anonimowi Polacy, nasi rodacy walczyli, ale okazuje się, że to nagle jacyś kuzyni po prostu naszych znajomych, ktoś z rodziny, także ta historia gdzieś tutaj bardzo blisko wraca. Wyruszamy z Tomaszowa Mazowieckiego, jedziemy przez Niemcy, kuszące było to, mieliśmy alternatywę ewentualnie jechać od razu do Francji, ale postanowiliśmy troszeczkę zjechać, żeby jeszcze Luksemburg także odwiedzić. No i stamtąd bardzo ładnie nam później pójdzie, myślę, droga w kierunku Paryża. No, być we Francji, nie być pod Eiffla, to po prostu byłoby chyba rzeczą niestosowną. No szkoda trochę, wczoraj wprawdzie rozmawiałem odnośnie Notre Dame. No można tam ewentualnie podjechać, ale jeszcze nie wiem, czy będziemy chcieli oglądać Notre Dame po pożarze. No i co? I stamtąd już później w górę właśnie na wybrzeże Normandia i uroczystości. Normalnie, nie?